nalać, co? No może piwko, ale małe, bo robota czeka. Ja właściwie to interes mam do pani. Do mnie? Wie pani, pan Śliwiak zdecydował się kandydować na burmistrza, mnie powierzył stanowisko szefa sztabu wyborczego i ja właśnie postanowiłem zorganizować festyn, święto ludowe, jak odpust czy dożynki. Wie pani, piwko, tańce, szaszłyki, kiełbaski, może pani mogłaby tu coś pomóc? Ja? Chyba by pan musiał z mężem pogadać. Zaraz poproszę. Widzę, że wiecie, jak uczcić rok, Szopelowski. Czego pan oczekuje? Siądźmy. Wie pan, gdyby państwo dostarczyli catering na jakieś 1000 osób, ile by to kosztowało? Muszę zrobić kalkulację. Niech pan złoży zamówienie na piśmie, obliczymy się i odpowiemy. Jasne. Na 1000 osób to będzie trzeba wziąć pomoc. Jasne, jutro przyniosę specjalne zamówienie. Z tym, że wie pan, wielkość zamówienia również zależy od ceny. Szef nie za bardzo rozrzutny jest. Dobry gospodarz. No, jeszcze jedno. Wie pan, chciałbym tu gdzieś u was zawiesić plakat, zawiadomienie o festynie. Wie pan, w mieście ciągle ktoś zrywa nasze plakaty. Na to się nie mogę zgodzić. Interes to interes. Jak nalewam komuś wódkę, nie pytam o poglądy polityczne. A i sam nie będę się mieszał w te sprawy. No, trudno. Zawieszę przed bramą. Zobaczymy, jak długo powisi. Zobaczymy. Podoba się? Chcesz dołączyć? Wąt stąd gnoj, ale już! Anioł, kobieta, ożenisz się ze mną? Nie oddychać. Oddychać. Trochę poobijany, ale nie wygląda, żeby miał coś uszkodzone. Nie powinien się ruszać, więc niech poleży do jutra. A jutro, gdyby coś go kłuło, zrobimy prześwietlenie. To tyle. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Thank you.
ubezpieczone? Strażaki mówią, że mogło być to podpalenie. Podejrzewa pan kogoś? Ksiądz proboszcz miał jednak przeczucie. Co to za demony w tych ludziach drzemia, przenajświętsza panienko? Jak mnie tych demonów przepędzić, egzorcyzmów nie używając? Za wybory się wzięli, o demokracji krzyczą. Ale pana Boga się nie boją. Jakby ta demokracja miała im za 10 przykazań wystarczyć. Ponderozę dla śliwiaka spalili. Nic ich historia nie uczy, żadnych wniosków nie wyciągają. Nie pamiętają, że jak Reichstag spalili, to zaraz Hitlera demokratycznie wybrali. A jeszcze, żeby umieli najmądrzejszego wybrać. To nie, wiadomo. Jak 10 głupich i jeden mądry łódko płyną, to nigdy tego mądrego na kapitana nie wybiorą, tylko zawsze tego głupiego. Bo głupi zawsze innych ludzi na swoją miarę ocenia. I bliżej mu do głupiego niż do mądrego. Jeszcze, żeby trochę godności umieli zachować, jak do władzy i polityki się biorą. Ale to nie, reklamują się jak w sklepie, jak za przeproszeniem śliwki w czekoladzie, albo pachnące kostki do klozetu. Przesadzili, panie śliwiak. Sorry. Ale niech pan się nie martwi. Ja za to mam już oblatowaną policję. Teraz dostaniemy ochronę. Nie trzeba. Sam się potrafię ochronić. Dobry. Co jest? Panowie przekroczyli prędkość. Radar wskazuje 120 km na godzinę. A to miasto to Królowy Most. Ano Królowy Most. I tu obowiązuje ograniczenie szybkości. Kiedy spalili Panderozę, miarka przebrała się. Przypomniałem sobie wtedy o was. W końcu spędziliście tam kawał czasu. Panderoza z klasą był lokal. Pierwszy sort. Słyszałem, spalił się. Sam się nie spalił. Planowałem tam zorganizować wiec wyborczy. A teraz pomyślałem sobie, gwałt niech się gwałtem odciska. Słusznie. Chłopaki, przedstawcie się panu Sliwakowi. Zimny. Florek. Kurczak. Sierota. Niektórzy są nowi. Parę lat minęło. Który tu rządzi? Ja. Tak każ im spierdalać. Понял. Dobra.
spierdalamy. Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki tak? Znowu się narażałeś. Niepotrzebnie. Trzeba było po mnie zadzwonić. Podać coś? A wódki i popij winogłowy. Razem pięć. Dobrze. Chwileczkę. Podobno nie pozwala pani wieszać w lokalu plakatów wyborczych. To może ja męża zawołam. Jurek! Tak? Chodź, proszę! O co chodzi? Żeby pan powiesił ten plakat tu, na drzwiach. Nie ma sprawy. Przydałaby się panu jakaś ochrona? Ochrona? Przed czym? Tu spokojnie, ochrona niepotrzebna. Proszę. A jak jacyś chuligany zaczną ci demalować lokal, sierota? No, widzisz? A jak ja by cię ochronił, to taki bandzior nie ośmielił się by rozrabić. Ile? 500. Zuch. 500 w każdym niedzielę. Tak jest, proszę pana. Proszę. Proszę bardzo. Poproszę buteleczkę wódki jeszcze. Dobrze. Дамонь. Jaki Gruzin? A co mnie tam jakiś Gruzin? Ja tu w ogóle nie mogę połapać się w papierach. Dziada i baby brakuje. Odkąd dzidka odeszła, to ja w ogóle nie wiem, gdzie co leży. A ta nowa to szkoda gadać. Gruzin! Ten bandyta! Z całą bandą przyjechał. Nic dobrego z tego nie będzie. Przyjechał, to i pojedzie. Co jemu u nas robić? Tekla! Tekla! Gdzie jest Teczka z planem zagospodarowania terenu? Co się został po mleczarni? A jak wyglądała? A jak wyglądała? Skąd ja mam wiedzieć? A ja skąd mam wiedzieć? To idź poszukaj! Numer katalogowy jakoś miała, spraw w katalogu! Nie dość, że beznadziejna, to jeszcze bezczelna. No nie chociaż ją wyrzuci i weźmy inną. Rzeczywiście przykry widok. Nie mogę, matka kazała mi ją zatrudnić, to jakaś daleka krewna czy coś takiego. Za ochronę! Co? Po 50 zł! Płacić? Tośmy tutaj co czwartek handlują, no przecież to dzień targowy, nie? I co z tego? A zostaw ty te jajka! Cholera jedna!
Dure! Zostaw! Krzyżuj mnie, Bóg! Zostaw ty ją! Zostaw! To jest to kolana! Zostaw ty ją! O Jezu! Ludzie! Ludzie! O Jezu! O Jezu! Nie nudzi się pani tutaj liczyć cudze pieniądze? Bo co? Bo dałbym pani posadę u siebie. Moja sekretarka wyjechała nagle. No wiem. Było w gazecie. Mhm. Było. Musisz z Ukrainy pochodzić, jak takiej dupki grasz. Z Ukrainy. A nie wstyd cię żebrać, zamiast uczciwej pracy się zająć? Ej, odej tą gychę. Widział ja. Widziałeś? Widziałeś. Jak widziałeś, jak jesteś niewidomy? Niewidomy ja służbowo. Prywatnie widzę. A tam co się dzieje? Iwan, czy ty jako muzyk słyszał, jaki fałszywy dźwięk dzwon nabrał? Już trzeci dzień. A to kto? Goście? Jakie goście? 10 złotych mi podsowiecił. Naprawdę? Dlaczego pan niewidomemu pieniądze podsowiecił? Jak on niewidomej? O proszę. Wszystko jedno. Iwan, pan oddał ci pieniądze. Widziałem. A wy skąd? Tu się wzięli, co? A do pracy przyjechaliśmy. Pan Śliwiak nas wynajął. Śliwiak? A do czego? Przecież on na roli nie robi i parobków też nie potrzebuje. A do ochrony? Ktoś lokal jemu spalił. Ktoś jemu spalił? Sam się spalił. Rychło w czas. Już dawno Pan Bóg powinien ten przybytek piorunem spalić. A wy trzymajcie się z dala od świątyni. Od razu widać, że prawosławne. W niedzielę może nam się przyjdziemy. Może wyznanie zmienimy. Nie ożeniłeś się nigdy? Ożeniłem się, ale nie całkowicie. Bardziej mi chyba zależało na green card, sobie wmówiłem, że ją kocham. A potem to już długo nie trwało. Ona chciała być housewife, mówiła o dziecku. Niestety zaczęła kotować. To nie kochałeś jej? Nie wiem. Wiesz, jak się w obcym języku mówi o miłości, to zawsze się wydaje, że to nie naprawdę. A wiesz, tutaj przychodziliśmy po lekcjach całować się z dziewczynami. Tu, na tej ławce. Ja też razu mało co nie wyszłam za mąż. Rozstaliśmy się 2 dni przed ślubem. 2 dni? Dlaczego? Zawiodłam się na nim. Wolałabym o tym nie mówić. Ale powiedz. Wiesz, że mnie możesz wszystko powiedzieć? Wiesz, całowaliśmy się. Zaczął się do mnie dobierać. I trochę go poniosło. 2 dni przed ślubem? Poniosło go, bo zaczął się do ciebie dobierać? Co ty mówisz? I dlatego się rozstaliście? Był natarczywy, broniłam się. Złamałam mu rękę w 2 miejscach.
Dziewczyno, to ty jeszcze... Nie. Nigdy? Nigdy. Wiesz, u nas mężczyźni to albo macho, albo geje. Prawdziwych, romantycznych bohaterów dawno już nie ma. Ale ty jesteś inny. Mój ty chudzino. Nie upaśli cię w tej Ameryce. Ale my cię tu odchowamy. Nabierzesz ciutkę ciała. Będziesz zdrowiej wyglądał. Wiesz co? Jedźmy. Pokażę ci, co zostało z domu rodziców. Ale ja prowadzę. Widzę, że praca bre. Bre, ale nie wiem, czy nie będę musiał tego przerwać. Pieniądze mi się kończą. Nie martw się. Tatuś zadbał o moją przyszłość. Dobrze ulokował posag. Zapłać. Idziemy. Nalać, co? Zostaw. Zostaw to! Chwila. Co jest? Niedziela jest! Kasę dawaj! Powiedz szefowi, żebym sam się fatygował po kasę. Sam? Jezus! Chojrak się znalazł. Juroś, uspokój się. Zostaw to. To wszystko jest nieważne. To tylko pieniądze. Jak otwieraj, policja. To co? Słyszał ja, że Gruzin znowu po okolicy włóczy się. I dobrze słyszał. Będzie 10 lat, jak ja jego z miasteczka wyrzucił. A teraz ja go zaprosił. Po starej znajomości. A jak ty mógł go zaprosić, jak policja jej mówi, czy bilet dała, co? A co mnie policja? A gdzie była policja, jak moich chłopaków pałkarzy od burmistrza pobili? A gdzie była, jak mi lokal spalili? W sprawie pożaru śledztwo toczy się. A w sprawie pobicia zażalenia nikt nie składał. Zażalenie. A do kogo składasz takie zażalenie? Wszyscy wiedzą, że ty Henryk u burmistrza za pachołka. Co ty powiedział? Ja? Pachołkiem u burmistrza?
żeby cię pokręciło, a żeby tobie język okiem stanął jak żebrakowi u burdelu. Śliwiak, to ja dla ciebie sympatii miał i po cichu tobie sprzyjała. Ty? No to teraz masz tu u mnie przedymany ramen. I tak jak ty tych bandytów zaprosił, to masz ich tu jutro wyprosić z miasteczka, rozumiesz? Ledwo przyjechali, a już rozrabiają, piją, awanturują się, od ludzi haraczy ściągają. Księdzu nawet tacę pod sobie cieli w kościele. Daję tobie czas do jutra rana. I ma ich tutaj nie bić. Słyszał? Słyszałem. Nie po to was tu zaprosiłem, żebyście ludzi gnębili i zbierali od nich haracze. Skąpy jesteś. Mało płacisz. Musimy siebie dorobić do pracy. To są porządni obywatele, moi wyborcy. Jak mam wygrać wybory, skoro moi ludzie ich terroryzują? Wygrasz! My głosy będziemy liczyć. My. Nie będziecie liczyć! Zaraz się spakujecie, wyjedziecie stąd. Dam sobie rady bez was. No. Chodź! Dasz rady bez Gruzina. A Gruzin wyjedzie, kiedy chce. A jeśli się nie wybieram wyjeżdżać? Na razie jeszcze pogulajem po Kralowemu Mostu. A ty chcesz wygrać wybory? Zastanów się nad ruskim wariantem. Wygrasz! My cię pomożemy. A później pomożemy rządzić razem. Ja z gospody za piecek dzwonię. Do cholery jasnej, zróbcie coś z tymi bandziorami! No, wprawdzie dobiegają do nas skargi. I owszem, ale nikt formalnego zażalenia nie zgłosił. A co z tego, że my puścimy patrole? Nawet i dwuosobowe, kiedy tamte uzbrojone po zęby i zdecydowane na wszystko. A w takim wypadku instrukcja wyraźnie mówi. Wezwać brygadę antyterrorystyczne. Chociaż z drugiej strony, ja sam kiedyś dał radę Gruzinowi i przegonił go z miasteczka. A obecny tutaj Marian, sam bez brygady antyterrorystycznej odniósł znaczące zwycięstwo. No to co robić? Dzwonić po posiłki. Mnie już stara zebrania chodzić na nocne patrole. Da Bóg, to oni jutro stąd wyjadą. Przykazał ja to Śliwiakowi. Nie, trzeba zrobić zasadzkę, obezwładnić, zakuć w kajdanki, zamknąć i zawiadomić komendę wojewódzką. No ale jakich jest pięciu, a my tylko mamy dwie pary kajdanek. Przepraszam. O, jakieś zbranie. Nie przeszkadza? A ty co szczebiotać zaczęło nagle? Odzywaj się jak policjant. Odprawa. Właśnie skończyli. A ja mogę się przydać? Ja broń ma? Ma. Kajdanki ma? Ma. To się przyda. No i dobra. A teraz odmaszerować do swoich zajęć. Jutro spotkanie w pełnym rysztunku. Godzina 0800. To znaczy się? O której? O 8. Najgorzej to nie lubię księgi parafialnej wypełniać. Burmistrz to chociaż sekretarkę ma. Co tam znowu? Pewnie ksiądz słyszał. Bandyci do miasta przyjechali się panoszą. Słyszał. Mojemu Jezusiowi tacę z pieniędzmi zebrali.
W jasny dzień w kościele. Z niczym się nie liczą. Zupełne zdziczenie. Mówię, że to ruskie. Z Ukrainy czy Białorusi. Ich szef Gruzin się nazywa. Ruskie czy nasze? Co za różnica? Policja powinna się nimi zająć. Ich 5. Naszych policjantów tylko 6. Siły nierówne. O co tobie chodzi, Bocian? Żeby mnie ksiądz z przysięgi zwolnił. Nie, Bocian. To robota dla policji. Policja nie da rady. To niech po posiłki dzwonią. Tymczasem bandyci kogoś pobiją albo i zabiją. Nie, Bocian. Ty nie możesz. To jak powrót do nałogu. Ty jeden powinieneś przemocy wystrzegać się. Nie. Ale skoro tak być musi... Wódkę dawaj. Całą skrzynkę szef kazał przywieźć. Skrzynka wódki, 24 butelki po 50, razem 1200. Forsę macie? Jaką forsę? Jak chcecie tanie, to w sklepie. U mnie musi być z marżą. Z marżą? Jaja sobie robisz? Z nas sobie jaja robisz? Dziwne. Jakby lepiej.
Policja! Policja, nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się, na maskę! Na maskę! Ty też nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Na maskę! No, a teraz wezwiemy brygadę antyterrorystyczną i nie wyjdziecie z pierdla przez najbliższe 10 lat. Marian. Jak mnie wytłumaczysz w tym wszystkim? Puść ich do diabła. Dziwne to było wydarzenie ubiegłego tygodnia, że nasz dzwon rozstroił się. Ale wszystko już na szczęście w porządku. I to głównie za sprawą pana Jerzego Bociana. Jak wszyscy dobrze wiecie, Kościół do polityki nie miesza się. Ale muszę się wam przyznać, że widząc, jaki z pana Bociana dobry gospodarz, sam, nie jako proboszcz, ale jako mieszkaniec Krówego Mostu, będę namawiał go, żeby wystawił swoją kandydaturę w wyborach na burmistrza. Jestem też przekonany, że wy wszyscy, którzy znacie pana Bociana jako zacnego parafianina i uczynnego sąsiada, chętnie będziecie na niego głosować. A teraz módlmy się. Proszę księdza! Proszę księdza, bo ja musiał zapytać, co to ksiądz na kazaniu mówił, że miała na burmistrza? No, myślę, że dobrze byłoby. No, ale ja nie mogę, ja byłem karany. To było w innym życiu. Byłeś karany jako Józef Czapla. Ale przecież dali ci nowe imię i nowe nazwisko. Jako Jerzy Bocian nie byłeś karany. No nie, nie. No, dostałeś szansę i udało się. Zawsze chciałeś baldachim nosić na Boże Działo. No, chciałem. No to teraz będziesz nosił. A tamtym nie przejmuj się. Biorę to na swoje sumienie. I pamiętaj, Pan Bóg prędzej wybacza niż ludzie. Dlatego jest Panem Bogiem. No dobra. Jeszcze porozmawiać przed ślubem. Zostaw nas samych, córeczko. Dziwna ta moja córka, co? Ja wiem. Narzeczony. Ty chyba jesteś w moim wieku. O 2 lata jestem młodszy. Nie widać. Jak miała 15 lat, tak? Trenowała skoki spadochronowe. Mistrzyni Podlasia w strzelaniu do rzutków. Czarny pas karate. Potem zapisała się do policji. Zupełnie jej nie rozumiem. Ale jakby jej włos spadł z głowy, albo gdyby się skrzywdził, to ona ci da taki wycisk, że ruski miesiąc popamiętasz. No. Mów mi, tato. Synku mój, i nie
Najmilsi, przybyliście do naszej świątyni, aby w obecności kapłana oraz wspólnoty Kościoła Chrystus Pan uświęcił i utwierdził waszą miłość.